Cześć, ja witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Cytrusa, to jest kolejny odcinek z Litwy, Zakrzewiec 2. I tak, dawno nie było, to nie powiem, ale lecimy sobie z koksem oczywiście. Nie w tej grę, tylko jeden gracz oczywiście i tutaj jakąś kampanię. Tylko co sobie tu wybrać, ja nie mam pojęcia. Wiecie co, naprawdę dawno nie grałem i naprawdę w sumie wstyd trochę, wstyd, ale kampanię szkoleniowa prawdopodobnie, tak? Tak, tak, właśnie. Przygotowanie było zrobione, lwie serce było zrobione. Saladyn teraz został do zrobienia, prawdopodobnie, żeśmy nie zaczęli. No dobra, misja wtarnięcie krzyżowców, lecimy. Lord Krzyżowców wylądował w dalszej części wybrzeża i zakłada tam bazę. Ufortyfikuj wioskę w pobliskiej oazie i zepchnij krzyżowców z powrotem do morza. Mhm. Jakieś podpowiedzi? Twoi koniusznicy świetnie spisują się na otwartym terenie, ale nie do równej takiej samej liczby żniku porozumienia na murach, dobra. Czyli tylko w terenie są dobrzy konni. Aby dotrzeć do lodek krzyżowców będziesz potrzebował znacznej liczby arabskich spronych, dobrze. Jak się nie ma wahat, to z uzbrojenia zwiększa popularności przez racje żywieniowe i religię, więc to jest wyjątkowo ważne w przypadku rekrutowania koszownych najemników, a ranni żołnierze wycofani do zamku mogą sobie zagrozić przez zdrowicieli. Ale jeśli zbyt długo pozostaniesz w swojej bazie, a tak krzesło znacznie przybierzą na sile. Dobra, okej. Nie jest trudno, mam nadzieję, że będzie bardzo łatwo. Człowiek, powiem wam tak szczerze, jeśli ktoś w ogóle śledzi jeszcze kanał Tytusem Zwiatek 6 Stream, dzień dobry, to tam właśnie myślę, żeśmy robiłem że na live kiedyś tam, i po wszystkich miesiącach spędzonych w niewoli jestem całym sercem po waszej stronie. Naprawdę wspaniale jest być wreszcie z dala od tych cuchnących, niehigienicznych krzyżowców. Tak. Jak widać, my mamy taki, no nie wiem jakby to nazwać, no ni to mur, ni to co. Zbuduj skład. Nie mam pojęcia co to jest w sumie. Zbuduj spichlerz. Ale wiecie, sukcesywnie do przodu, dobra. Wasza wysokość, znam tego władcę osobiście i jestem przekonany, że gnijący kawałek buraka lepiej by się spisał jako przywódca. Stoi on jednak na czele znacznych wojsk, więc powinniśmy poświęcić nieco czasu na zgromadzenie odpowiednich sił. Tego pojechał, Boże. Dobra, bez kiedy znajmy, zaczniemy go atakować, to trochę minie. Pierwsze co trzeba będzie walnąć z jeden kamieniołom, z... Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. I jeszcze oczywiście by się przydał jakiś dom, z tego co widzę, bo ciężko. Oczywiście mam tylko 20 drewna, kurde felek. Gdzieś tutaj na obrzeżach. Dobra, zawsze nam dało tutaj dwóch kmieci bodajże. Ogólnie zasada jest taka, musimy pokonać gościa po prostu. Wiecie, śmiech za śmieć w sumie. Jeśli my przegramy, jeśli nasz lord zginie, to rzecz jasna przegrywamy, nie? Aczkolwiek jeśli my zabijemy tamtego władcę, to my wygrywamy, nie? No to jest jednak biznes. I damy radę sobie spokojnie. Być może nasi słynni konni łucznicy mogliby odwrócić uwagę wroga. Być może, ja nie mówię, że nie. Słyszałem, że są w stanie strzelać, jadąc równocześnie. Dobrze słyszałeś. Chciałbym to zobaczyć. Bardzo dobrze słyszałeś. No dobrze, dobra. Ogólnie tu by się przydała postawa obronna. O, już to, jak widać, on tutaj ma przy samym tym złoża, no, jak się nazywa, złota, więc jak zabijemy tutaj te mini oddziałki, tutaj składające się, ja wiem, ze trzech najemników, jak widać, z tymi pałkami może, czy tam, no pałkami raczej, to możemy sobie nieźle tutaj walnąć. Złota tu mi się wydaje, że będzie... Nie wiem, ale tak przynajmniej mi się wydaje, że lekką ręką z 500 złota na jeden taki punkcik, więc 1500 tutaj powinno być. No ma troszeczkę tak, tych najemników, nie powiem. W środku też już jest lepiej troszeczkę, jeśli chodzi o wojsko. Już tutaj są widać i łucznicy, i... w sumie jak ty się nazywasz? Jakiś włócznik, nieważne. Oni rzucają łuczniami ogólnie. I ma tutaj, widzę, że fortyfikację stworzoną z dwóch jakby murów. Na dwa sektory, tak powiem, podzielił swoje zamczysko, tutaj on przebywa, a tutaj tak raczej, wiecie, spichlerze, nie spichlerze, nasze sorki, młyny, nie młyny, tutaj będzie ciężej przejść. Tak czy siak, on będzie mnie atakował i ja mam jego zaatakować. On, jak zresztą dobrze strzeli, po każdym jakby ataku nastaje mocniejszy atak, więc to jest oczywiście rzecz jasna. No nic tam nie zostaje innego niż szybko się rozbudowywać, mam nadzieję, że będzie to dobrze, warsztat świeczarzy oczywiście. Nie ma dość robotników do obsadzenia. Będę się chciał sobie zadowalać ludzi i szybko ich rekrutować tutaj. Nie ma gdzieś tutaj bliżej, tak za 30? No dobra. Okej, nieważne. Musimy sobie właśnie
W sumie to bym dokończył mur. W sumie to bym dokończył mur, ale kurczę, fech, mam za mało z tego kamienia. Aczkolwiek może by coś tutaj się z tego... No widzicie, co to jest 60 kamienia, pyk. Już nie ma. Dobra, ja przynajmniej tutaj możemy sobie wysłać kilku łuczników. Dobra, przynajmniej będą mieli, że tak powiem, większą siłę rażenia z różnych już kątów będą mogli sobie strzelać. Tak czy siak, wybuduję zaraz sobie jeszcze kilka chat drwali, bo to jest bardzo przydatne na samym początku, bo bez drewna to jednak to mi się nie rozwiniemy. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Nie ma robotników, bo kurczę, Felek, robić się nie chce. Dobra, już jest. Teraz będą. Tak czy siak, mamy bardzo, bardzo mało jedzenia. Przynajmniej mamy, bazujemy tylko na jabłkach i to nie jest dobre. To nie jest dobre. To trzeba będzie teraz prawdopodobnie zrobić jakąś farmę, wybudować przynajmniej z jeden albo dwa młyny, piekarnię i będziemy robić chlebek. Chlebek jest bardzo dobry, co prawda, że tak powiem, proces produkcji chleba jest bardzo, bardzo czasochłonny, ale po prostu się opłaca, tak? No bo taki piekarz to z 8 chyba bochenków chleba robi, o ile dobrze kojarzę. Może nawet więcej, nie jestem pewny, a taki sadownik chyba przynosi, ja wiem, za 4 kosze? Może i więcej, nie, może mi się po prostu porąbały te statystyki, że tak powiem, te info z wcześniejszymi twierdzami. Nieważne, tak czy siak, musimy się skupić na tym, żeby była ciągła dostawa kamienia, więc zbudujemy tutaj jeszcze jeden postój woła. Jak najszybciej zbudujemy sobie coś innego, aczkolwiek widzę, że nie będziemy mogli tutaj robić chleba, tylko będziemy mogli bazować na mięsie owczarni, czyli mięso, i na serowni. Dobra, no to niech będzie serownia. Tak czy jak jest ok. Wybudujemy tutaj jeszcze jakieś może wieżyczki. Nie wieżyczko, oczywiście nas nie stać. Kurczę, jak mam 69 kamienia i nas nie stać, no. Dawać tutaj jakiś kamień, dawać kamień, bo kurczę, Felek, ja tutaj nie mam czasu, ja tu muszę się jak najszybciej odgrodzić. Przez nasze ziemię przeszła niewielka fala zbrodni. Ze składu skradziono część dół. Dobra. No walimy tutaj jednak może bramę. Tak, na profilaktykę. Także tutaj będzie jedna brama, tutaj sobie postawimy z drugą bramę i zaraz się ładnie otoczymy. Mam nadzieję, że to będzie jako tako wyglądało. Będę chciał tu na pewno kusznikami wszystko obsadzić, żeby mieć defensywę i obronę zamku, no żeby się nie musiał bać, żeby nie musiał się właśnie bać o to, że ktoś mnie podbije. Ja wtedy sobie, wiadomo, sukcesywnie będę budował kolejne tam infrastruktury, żeby sobie ładnie szkolić jakichś tam żołnierzyków. Owczarnia. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. No już się robi, no. Da się troszeczkę więcej drewna, widzicie, no to jest wszystko to, no to drewno i... Bez drewna nie ujedziemy i tyle powiem. Co my tu mamy już ciekawego w składzie? W sumie świece mamy. Można by było pomyśleć o jakimś kościele. Tylko na kościół potrzeba, kurczę, fakt też... Też trzeba jednak kamienia. Więc czekamy czas na kamień, nie budujemy przez jakiś czas, przynajmniej na te... No, w 3 minuty może się uwiną. 3-4 minuty nie będziemy budować nic, jeśli chodzi o mury. Po prostu poczekamy i wybudujemy meczet tym razem, nie kościół. No, ale to taki kościół, bo my jesteśmy ogólnie teraz Arabami. Musimy go wybudować, będzie wtedy lepiej. Popularność będzie nas bardziej, populacja będzie nas bardziej tam lubić. Aż mnie nos swędzi. I dobra, naciekaj, kiedy zaatakuje. Ogólnie ci najemnicy nie są dobrzy, więc powinni nasi tutaj... W liczbie, ja wiem, może z... No, 8 uśmiechów, taki tutaj jeszcze na samym zamku dwóch. Ale spokojnie. Trzeba by teraz pomyśleć o jakimś warsztacie najemnika. Posterunek najemników, właśnie. Jak widać, do tego nawet nie potrzeba niczego. Kurde, fajnie, mogłem sobie to jednak obrócić. Dobrze. Ja miałem coś tutaj jeszcze robić. Prawdopodobnie właśnie jakieś szałasy, nie szałasy. Tutaj sobie pobudujemy coś. Dobra, jeden, starszy. Warsztat oblężniczy. Stacjonarny. Aha, okej. Okay. Czy ja mogę zrobić to? Aha, no tak. O! Na takiej zasadzie to działa. Mangonela. Czekajcie, oprócz mangoneli mogę jeszcze balistę. Balista jest nawet niezła. Balistę chyba bym mógł sobie zrobić. Wybuduję sobie może ją gdzieś tutaj jedną. I zaraz będziemy o tym myśleć. Tak. Balista jest bardzo dobrym rozwiązaniem, wydaje mi się. Tak czy siak. Meczet nie mogę jeszcze. Tak czy siak trzeba budować dalej. Jakąś kolejną może owczarnię.
Dobra, pyk, jakaś sterownia. Nie starczy. No kurczę, Felek. Wróg nas atakuje. Krzyżowiec to nie jest owca, to jest krowa. Powinniśmy zadbać o swoją obronę. No krowa, holi, a ja owczarnię budowałem, nie? Ten budynek obecnie funkcjonuje. Nie wiem, nieważne. Dobra, ustawi się tutaj, bo inaczej i tak nie wejdą. Gdzie atakują? Trendy. Stąd gdzieś będą atakować? Atakują, patrzcie. Dobrzy są trzech łuczników i na moje oko z 6-7 najemników mnie będzie atakować. A ze spokojem, Oni kiedyś się wykruszą. Bo te ataki prawdopodobnie będą się brać stąd, że po jakimś czasie, jak te mocniejsze ataki, to będą mi po prostu przychodzić, tak? Jakieś tam posiłki i tak dalej. Ale te pierwsze ataki, to mi się wydaje, że to są żołnierze ze środka zamka. Tego gościa, więc no, mam nadzieję, że to tak wygląda. Dobra, możemy sobie wybudować meczet. Meczet sobie budujemy. A, powiedzmy, że w ten oto sposób. Dobra, jest teraz kapłan. Ten budynek obecnie funkcjonuje, panie. A czekajcie, tu się chyba zmieniało, tak? Ludzie cię lubią. O, patrzcie, atakują. Nie dojdą oczywiście, ale spoko. Świece codziennie, żeby były. Tutaj warsztatów jeszcze zrobimy, z dwa. Dobra, teraz będą ze świecami ogarniać. Mamy 34 świece, tak? Ustawiliśmy na bardzo częste msze. Można damy lepiej. Może damy aż na takie. I patrzcie, idzie taki, nie wiem jak się w sumie nazywa. Iman. Dobra. Okej. Okay. Tak czy siak, będę musiał sobie naprawdę tutaj pomyśleć o... O czym. Na pewno trzeba będzie jakiś tutaj warsztat zrobić tych inżynierów, ale z racji tego, że ja zbytnio go nie widzę, to kto mi niby ma to zasiedlić? Widzę, że tutaj niepotrzebny jest ten warsztat oblężniczy, no bo nie mam inżynierów, to skąd ja to będę wszystko robił? Dobra, tak czy siak, chciałbym zrobić sposób następujący, żeby... Wiecie co? Wybudujemy zaraz jeszcze rynek. Tak jest, rynek sobie wybudujemy zaraz. Sprzedajemy to. Za mało dóbr. Sprzedajemy też to. Jeszcze musimy troszeczkę pooszczędzać. Albo może i zaraz kolejny sobie kamieniołomik wybudujemy. Dlaczego by nie? Nawet teraz. Dlatego jeszcze kolejne dwa postoje wołów by się przydało. I dobra, teraz 5 wołów powinny ogarniać taką produkcję. Jak tam z ludźmi. Ludzi jest już full zatrudnionych, więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Jak widać, jest 24 na 24. Ludzie się nie skarżą. Jest jedzenie, jest mięso, jest ser, jest wszystko. Więc powinno być bardzo, bardzo fajnie. Dobra, sprzedajmy sobie. Okej. Okay. Za mało. Jeszcze mam za mało tego. Beskitu częste msze trochę za szybko jednak. Może dam takie msze od czasu do czasu. No albo przynajmniej teraz takie częste. No dobra, częste msze są okej. Okay. Tutaj przesadziłem faktycznie, nie wyrabiali się z świecami. Ale okej, okay, no okej. Okay. Po ile takie świece chodzą, jak chcesz sprzedać, nie można sprzedawać. Szkoda. Szkoda, wielka szkoda. Dobra. Stać nas teraz prawdopodobnie na rynek, aczkolwiek nie, bo teraz nie mamy z kolei drewna. Ale spokojnie, drewno idzie sukcesywnie do przodu. Mam nadzieję, że tak naprawdę jesteście zadowoleni. O, patrzcie, są i krowy, są i owce. Skąd te krowy? A nie, sorry, serownia to jest przecież krowa. No, przecież to mleko trzeba brać z tego. Z krowy, o ja głupi, no faktycznie, bez kitu. Trzeba brać przecież mleko z krowy, tak? No to serownia, dlatego tutaj krowy chodzą tak na wolnym wybiegu, a owce owcami. Dobra, spoko, więc owce idą na mięso, a krowy robią mleko i idzie to na ser. Dobra, tak czy siak? Wracając do tematu, mam nadzieję, że wam się teraz, że jesteście po prostu szczęśliwi, że po pierwsze pojawił się jakikolwiek single na naszym kanale, czy drugi setek 6 single na naszym kanale, no bo był troszeczkę przesły, nie powiem, no a też fajnie chyba, że się twierdza w końcu pojawiła, nie? W końcu się zebrałem, co prawda jest poniedziałek, więc tak jak mówiłem już nie raz, nie dwa, nienawidzę nagrywać w tygodniu, ale z racji tego, że mam po prostu dzisiaj dobry humor, to postanowiłem sobie, że coś nagram. Dlaczego by nie? Dobra, trzeba ustawić czas, tak? Za chwilę oczywiście. Żeby sobie tutaj murek strzelić jeszcze kawałek. Powiedzmy... No, coś w tym stylu.
Potrzebujemy więcej kamienia. Tak, ja wiem, że trzeba więcej kamienia. Dobra. Tak czy jak potrzebni są zaraz łucznicy. Pierwsze co to są łucznicy. Dobra, strzelają. Patrzcie, nasi strzelają. Nasi strzelają. Cały czas strzelają, patrzcie. No. Jej. Pięknie, pięknie, fajnie. Ogólnie to się tutaj się przedrzeć. Jesteśmy atakowani. Wiesz co, spróbujemy? Tutaj są nasi nasi żołnierze. Zatopiamy sobie tą czwórką. Tą trójkę. Zdobędziemy sobie tutaj pieniądze. Aczkolwiek idą jeszcze jacyś. Czekamy na ten atak. Kurczę, jak to już znikła ta jedna plaża, czy ja bym wykorzystał trochę to złoto? To mi się przynajmniej wydaje. Szkoda. Naprawdę szkoda. Dobra, ale tak czy siak trzeba by zrobić jednym słowem w taki sposób, żeby ten kamień był autosprzedaż, tak żeby zostało tak, no może te 10 sztuk. Balista to ja nie wiem jak ja naprawdę, nie wiem czy mam to zasilać niby. Że trzeba, do tego mi się wydaje, zwłaszcza to oblężniczy. Uuu, chyba że to o to chodzi. Czekajcie, teraz sobie budujemy ten wasz oblężniczy tym spokojem. Jakieś podatki by się przydały, co? Normalne. Dobra. Piwa wam nie dam, mogę wam zaoferować częste msze, a jeszcze o jeden ten punkcik, dobra. Jedzenia, no mogę dać więcej, tak? Wtedy podatki też muszą być takie, no wiecie, porządne. Dobra, zaatakujmy, tak jak powiedziałem. Tą czwóreczkę, kurde, Felek się, zapomniałem się czwarty. Atakuję, dobra. Mój nieogaw teraz, nie powiem. Kogo my teraz atakujemy w sumie? Kto to jeszcze się przyda? Się zbugował. Nie, chyba jest okej. Okay. Ty co on robi? Nie, bo słyszę strzały. O, chyba już nie ma. Dobra, masz to blężniczy, pyk. Pause, tak dalej. No dobrze, ale skąd wziąć ma na to... Skąd tu wziąć... Nie, nie, tutaj. Skąd tutaj wziąć... Może teraz inżynierowie po prostu się z chłopów robią. Automatycznie, jak coś będziemy chcieli wybudować. No to by było ciekawe. To nie powiem. Dobra, tak czy jak chciałem wybudować balistę. Oczywiście teraz mnie na nią nie stać. Także sprzedamy trochę w rynku, zaznaczymy, żeby to drewno tak na, żeby zostawało, ja wiem, no ze 60 powiedzmy. I dobra, będzie się teraz fajnie automatycznie wszystko sprzedawać. Kasu zaraz powinniśmy mieć jak lodu. O właśnie, to jest ta kasa. Nie 60, tylko 100. Bo tyle potrzeba na balistę. Dobra. Tak czy siak, weźmy sobie to... Te złoto. Tutaj powinno być troszeczkę tego złota. Tak mi się wydaje. Jak podejdziemy... Nie, właśnie kiedy to już będziemy mogli... Dobra, uwaga. Atakujemy. Mówię ci, tacy chłopi to... Nic nie dadzą. Naprawdę, oni są tacy, nie dość, że woń, jeszcze zupełnie nieuzbrojeni. Aż tak widać, że już tutaj się świst strzał zaczyna, więc jesteśmy w zasięgu łuków ich. Dobra. O, właśnie, 50, tak. A ja myślałem, że to będzie coś więcej. No dobra, nieważne, dobrze jest. Chodźmy tutaj. Zawsze coś. Okej, okay, no i teraz właśnie stacjonarna balista. Uwaga. Będziemy ją budować. I co? Jak możemy pomóc? Czy ktoś się zamienił? O co się rozchodzi? Panie? Ty! Nie ma tu nikogo. Inżynierowie na rozkaz. Napinamy cięciwem! Nie rozumiem. Jakie zasady się to działa? Naprawdę, to jest moja pierwsza balista, nie? Nie, dobra, stop. Napinamy stop, cięciwem! Stop, ja nie chcę tego. Wasza miłość, chętni do pracy. Naprawdę nie chcę Wasza tego. Miłość. Dobra, postawa... Jak to odwołać? Potrzeba. Bo on będzie kurczwek strzelać. Patroluj obszar może, o. Jak się zabierało? Chętni do pracy. Napinamy cięciwe. A tak o się strzela. Napinamy cięciwe. Dobra. No nie, niech oni gdzieś tutaj strzelają. O, i zaraz zobaczycie, jak to wygląda w praktyce.
jak to wygląda w praktyce. Zaraz zaatakujemy sobie ten. No, podejść jeszcze. Napinamy cięciwe.